Studentka sparaliżowana po tym, jak kij do golfa wbił jej się w szyję. Pierwszy rok na studiach to przede wszystkim imprezy i wymyślanie dziwnych zabaw. Takich jak baseball, rugby i golf w jednym. Co może pójść nie tak? Zapytajcie Natalie Eaton, dla której to nie był najlepszy pomysł. Eaton poszła na imprezę w domu studenckim. Do tragedii doszło około 6 po południu. 19-latek rzucił piłkę do rugby do 20-latka, który użył kija golfowego, by ją odbić. Kiedy piłka trafiła w kij, ten pękł. Jego część przeleciała ponad 20 metrów i wbiła się prosto w szyję Eaton, naruszając jej nerwy i pozostawiając ją sparaliżowaną. Kobieta została przewieziona do szpitala, gdzie usunięto kij z jej szyi. Jej przyjaciółka powiedziała, że już następnego dnia dziewczyna była zdolna wykonywać małe ruchy jej lewą częścią ciała. Nie wiadomo, czy i kiedy wróci do pełnej sprawności.